Następna paczuszka. Co w niej wypadnie, zobaczymy. Wszystko to od nas zależy. No szok, skurde, tego Angola to ja od razu sprzedaję. Nie chcę patrzeć ich na oczy. Jakiś Gebhardt. Takie kurde niemieckie pochodzenie typowe. Dobra, kartki dla nas, jednorazówki. One się przydadzą. Kotwica i podstawowy mi się nie przyda w sumie. Okej, pięknie. No, dzisiaj się naotwieram tych paczek. No jak nic po prostu. Dobra. I co my tu mamy? Pięknie. I... a, Deutsch. Jakiś zarąbany Deutsch. Dobra. No, ale dużo będziemy mieć tych kart kontraktów i kondycji, i leczenia. Będzie tego sporo, po prostu od cholery. Liga portugalska. Kiedyś się może przyda taka kartka. Dobra. Dzięki wielkie. Lampkę sobie zapalę. Mi ciemno przed oczami. No pięknie, po prostu pięknie. O, co to za piłkarz? Nie znam typa. Pierwszy raz go widzę na oczy. O! A ten koleś też się może przydać. Kondycja plus 2%. A to się przydaje, bo potem kiedy daje kolesiowi kartę kondycji, to więcej mu wpływa kondycji. O 2% dodatkowe. I to jest dobre, powiem wam szczerze. Dobra, obrona, o fajnie, nie dostałem jeszcze takiej karty jak obrona. O, dobra, dupa widzę. No i dobra, reszta Quicksel, no co ja będę się dupił z nimi. Dobra, jebut. I co my tu teraz będziemy mieli? Patrzę, czy mi expa nie rośnie. Bo wiecie, zawsze mogę być zaskoczony. I co tu mamy? No Pujol, no really. O, Azpilicueta. O, tego piłkarza to aż bym go wziął, szczerze mówiąc. Bo Azpilicueta ogólnie chyba jest drogi na rynku, więc go sobie zostawię. No bierz tą kartę, co się zacinasz, brenna FIFO. Dobra, no czeka cię rozboli, to kiedyś jej użyję. Okej, i reszta Quixel. Badulc. Dobrze, poszło. O, i znowu Messi, po raz trzeci. Co tym razem nam tutaj wyczarujesz? Messi. Coutinho. Aha, okej. Dobra, czyli nic nam nie wyczarował. Messi, jak zwykle. No w sumie nie pokazał się z tej najlepszej strony na mundialu, ale no, biegał jak powalony, szczerze mówiąc. Ale no niestety, no, ich szczęście nie było pisane, tylko Deutschom. Dlatego nimi zagram i wygrałem całą 7. ligę. Ledwie, bo bym przegrał, tak szczerze mówiąc. I bym został, albo nawet spadł. Co my tu mamy? O, kakao, kurde. 2 Włochów, no nie, no za jakie grzechy. Tu jakiś trener. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się przyda taki trener. O, mamy kota dla bramkarza. Bardzo fajnie. Zawsze się może przydać. Strażnik i kot. No coś. Już myślałem, że się FIFA zlagowała. Tak przez chwilę. No i reszta Quickson. Co ja będę trzymał jednego takiego menedżera. Będzie więcej. Jak ja mam menedżerów chyba z 20. No ja będę przyprowadzał kolejnego. Przydupasa. Dobra. I jeb. O, czekoladka z Anglii. Diop, kurde, jakieś śmieszne nazwiska, nie? To jest skandal, nie? Dobra. Jebut. Dobra. Bardzo fajnie. O, okularnik. Widziałem go. Też trochę jak Harry Potter. Ale ten to taki bardziej przypominał Hinola. Takiego z krzywym nosem. Dobra. Błotęg. Co nam dasz? O, król, kurde, przez otwarte, no zajebiście po prostu. Po prostu marzymy o takim piłkarzu. Dobra. Nóżka. Zmiana pozycji. I reszta quicksell. Trochę się naotwieramy tych paczek, no nie ma co. Ale to nam się normalnie odpłaci. Ja bym tak sprzedał tego Defoe za milion. Ło, to bym zrobił drugą serię takich paczek, no normalnie nie ma co. O, Cambiaso jakiś, kurde, debil z Argentyny. Nie znam typa i wolałbym go nie znać, szczerze mówiąc. Bo overalla ma też niskiego, to w sumie aż taki nie będzie przydatny. Okej, reszta quicksell, oh yeah. Na quicksella, dobra, baju. I następna paczuszka. Dajcie tu jakiegoś toca znowu, no. Będę szczęśliwy. Przynajmniej humor cały czas będę miał coraz lepszy. No, Ferdynand kiepski, no wypierdalej. Kiepski. Nikt cię tu nie chce. O, fajnie. Atletico Madryt, te herby. W sumie wziąłbym, a biorę. Bo nawet Atletico Madryt nie jest złe. Szczerze mówiąc, no bo mam tego Diego Kostę z tego względu i chyba sobie za niedługo zmienię właśnie herb, bo już przechodzę z klimatów niemieckich na albo hiszpańskie, albo włoskie, bo to zależy jeszcze od was, co wy wybierzecie. Dobra, reszta chyba na sprzedaż w sumie, bo to mi się nie przyda. Dobra, następna paczuszka. I co my tu mamy w tej paczce? Jeszcze mamy dwie darmowe, to wiecie. To jest ten bonus, ale chyba je zostawię sobie na przyszłość. Dobra, o, David Luiz, Paulinia, Guadrado, David Luiz, PSG jeszcze mi się trafił. O, to ten Luiz powinien pójść na sprzedaż za jakieś 10 000. To ja, kurde, no niedobrze, jest bardzo niedobrze wręcz. No kurde, czekaj. Przejdę się tam na transferową. Dobra, teraz tak. O! Sprzedane karty, jak miło. Bieżące licytacje. O dobra, wyślij do jednorazowych. I teraz w sumie mogę wystawić tego Davida Luiza. Tak, Dawidka wystawię na transferową. Dobra, już myślałem, że to jest ten Skolari, bo już się tak wystraszyłem po tym jego ryju. Ale mniejsza z tym. Dawidka trzeba wystawić, bo z PSG jest warty nawet 10 kafli, albo nawet 20, jak go dobrze wystawię i go wzmocnię. Reszta quicksell. Sorry Paulinka, ale ciebie już tam nie zdążyłem wepchać. Ale przecież chyba i tak cię tam wpieprzyłem. To w sumie to bez znaczenia dla mnie. Dobra. Jedziemy z tymi końcami. No kurde, co to za matą. Szkoda gadać. Znowu mi przycina FIFA. Ja nie wiem, co to się z tą fifką dzieje. Okropnego. To jest skandal dla mnie. Dobra, i reszta quicksella, no bo to nie będę trzymał takich piłkarzy, gnojów. To jest bez sensu w sumie. Dobra. Zajebiście. Otwiera się paczuszka. A w niej co? O. Włoch. O, bydlak z tego, z Meksyku. O, jeszcze Liga BBVA. Z Malagi jest. Kurde, ten piłkarz mi się wydaje taki trochę śmieszny. A do klubu go przyjmę. Potem go sprzedam. No czemu nie idziesz do klubu? Kurde, 5 sekund czekałem aż wejdzie. Ile on ma obronę? Trochę ma, ale i tak pójdzie na quicksella, bo ja mu nie wierzę. No szybciej się. Kurde, wysyłajcie te karty. No nie będę tyle czekał. No patrzcie, każą mi czekać po prostu, a materiał trwa cały czas. To się nagrywa, ludzie. O, katalizator, o, bardzo fajnie. Kolejna przydatna kartka. Reszta quicksell. Dobra, otwieramy następne pakungi po niemiecku. Nic mi expa nie przybyło. Chyba. No nie wiem, nic nie wiadomo. A, Bender. Duplikat. Tylko nie ten Bender z tego Borussii, tylko ten Bender z Bayer 04. Ale tak, zbieramy mianowicie te nasze kartki kontraktu, bo w nich są cudeńka. Znaczy, bo one są przydatne. Nie to, że są cudeńka, tylko są przydatne. Modyfikacje również biorę. A reszta Wixel. Pięknie. Po prostu interes kwitnie. O, Messi po raz czwarty. Jak mi miło i przyjemnie znowu widzieć twój piękny ryjec. O, coś chyba expa urosło. Coś expa urosło, albo mi się zdawało. Zdawało mi się jednak. A takie mi nadzieje narobiłeś. Nie, muszę patrzeć na liczbę, najlepiej na ostatnią liczbę, bo zawsze się ona potem zmienia. I kurde, jest wiadomo, że coś mi wypadło specjalnego. Ale dobra. Jest ten jeden toc. O! Tu mamy menedżera. Ale chyba pójdzie na Quicksela, bo go nie lubię. Te! Na Quicksela idziecie, halo. Dobra, poszły na Quickselę. Przekraczamy próg 500 tysięcy. Oh yeah, madafaka. No normalnie jeszcze dużo końców do wydania. Aniukow, kurde, ruskie gówno. Plus 5, o, kobicka kolejna. Ładna nawet. Plus 5% do kondycji, czyli znowu będziemy mieli podwyżkę kondycji, jeżeli będę tam ich wzmacniał. No kurde, normalnie fajnie. Aniukow. Kurde, jakbym mógł, to bym już dawno zbudował skład rosyjski. No poważnie bym wam mówił, ale nienawidzę Rusków. To są takie ścierwa, że ich nie warto budować. Dobra, Wembley Stadion i reszta Quicksela. Dobra, skoro już przekroczyliśmy próg 500 tysięcy, to otwieramy dalej paczuszki.